Cios. Zbliżamy, czekamy. Patrzyłem się w obiektyw. Pan wyciąga. Dzień dobry. Jestem Iwona. A ja mam na imię Damian. Jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę lanosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Dzień dobry. Dzień 12. Właśnie jesteśmy jeszcze w Tartu. Uznaliśmy, że wczoraj było nam za mało tego miasta i wybraliśmy się dzisiaj do muzeum. Bo się patrzy w obiektyw, nie patrzy się już ten. No tak. Bardzo ładnie. Nie patrzy się w ekranik, bo jakbym się patrzył w ekranik, to tak. Ja widzę, że mam buziak kartofel. Więc... Tak, wybraliśmy się do Muzeum Narodowego Estonii. Jest chyba dobra akustyka na wejściu. Ciekawe, jak będzie nas słychać tutaj. Jak nas słychać? Ale powiem szczerze, że budynek na zdjęciach wczoraj wyglądał lepiej niż w rzeczywistości. I ciężko było znaleźć parking. Biedzieliśmy dookoła. I dojechaliśmy na jakieś lotnisko wojskowe. Gdzie to jest? I już weszliśmy. I oto jest muzeum. Bilety nas kosztowały na samą podstawową wystawę, tak? Kosztowały nas 7 euro studencki. No, a na cały budynek kosztują 14 normalny, 10 studencki. A taki się dostaje bilecik, jak paragon ze sklepu. I przykłada się do takiego czytnika, tak jak tutaj. Mamy wszystko w języku estońskim albo fińskim, jak idzie jakiś fin. Przykładamy i zamienia się na język angielski. Iwona, podobają ci się te homonta? Bardzo są piękne. Iwona jest po szwedzku ubrana za to. Po szwedzku? Tak, bo masz plecak szwedzki. Myślałam, że to jest Nike dzisiaj. Zresztą w ogóle jestem chodzącą reklamą Nike. Buty, tylko spodnie, litwą. A panie? A otwit. Panie, bardzo różnorodne są te stroje ludowe. Każdy region ma prawie... Inny strój. Niepodobny do siebie strój. Dzień dobry, szefie kuchni, co dzisiaj jest do jedzenia? Czy pani szef kuchni, szefowa kuchni ogląda tutoriale na YouTubie? Tak, Masterchef estoński. I będziesz robiła to samo, tak? Tak. Tylko muszę się nauczyć, to się chyba pierwsze w głębokim oleju. Tam z tyłu masz już łyżki do wyjmowania tych pączków, tak? Smaży się w głębokim oleju, to wygląda jak normalny pieróg, ale dziwne. O, jest... A tutaj mamy filiżanki i talerze. Każdy sobie bierze talerz i kładzie tutaj. O, chyba będzie barszcz. Ojej. Kiedy sezon grzybowy będzie. Jaki pyszny. Koniec końców mi się muzeum bardzo podobało. Choć jak weszliśmy, to byłam przerażona ceną po pierwsze. Półtorej godziny zwiedzania za nami. Ale moglibyśmy dłużej chodzić, bardzo interaktywne, bardzo dużo rzeczy, które tak angażują, że podchodzisz, coś dotykasz, jakiś filmik. Wiele strojów ludowych, bardzo dobrze pokazana i opisana też, ale bardziej pokazana historia Estonii. Trochę to jest drogo, Estońskie ale... Muzeum Narodowe. Ale warto odżałować czasem. Właśnie przyjechaliśmy do Tallina, zakwaterowaliśmy się i właśnie idziemy do Lido, bo tak na pierwszy rzut Lido będzie takim najtańszym miejscem do zjedzenia dla nas. Na rozpoznanie. Na razie jesteśmy śli i głodni. Tak, także nic nie nagrywamy. Jest hałaśliwa ulica. Tak wygląda Tallin.
kurczę, tutaj do góry, do dołu i o tak. Ty jest większe, mniejsze i źle wygląda wyraz. To ja muszę stanąć na dołku, dobra. Albo ja tak podbierzę, gdzie... Dobra, to tak oddalimy. O, znajdujemy się na rynku w Tallinie. Ale wybraliśmy moment. Wybieramy się jutro. Do Finlandii. Tak jest, na jednodniową wycieczkę. Taka niespodzianka. Chociaż jak opublikujemy filmik, to będzie już wiadomo. Pobudka o 3:00 w nocy.